Kosmonaut Władysławowo, Kosmonaut Władysławowo, kajak wędkarski Morska TV prosi. Lądra to wyżej dna niż 30 cm się nie podnosi. Congress City Air, ty ja też? Tak samo. To nie jest tak, że przyjdzie zwrócić wędkę, od razu coś tam jakieś... Glizdy mamy nakopane. Filip, klikera masz? Mam. Masz, no to już jest połowa sukcesu. Drugą połową sukcesu jest to, że już Jarek jest. Tak się zaraz Jarka spytamy. Jarku, Jarku! Jak ja ci teraz pionę przybiję, czekaj, tak. Cześć Jarek. I co? Jak tam? Na Facebooku straszysz nas tym, że full ryb wszędzie. Nie straszę, tylko informuję delikatnie. Tylko informuję delikatnie i męczy, nie? Męczy. Zmieniają się wiatry, siłą wschodni, teraz przekręciło się na zachód. Aha. Na razie jakiś pojedynczy mały okonek. Mały okonek. Ale wędka jednak się gnie inaczej. Te 2 centymetry robią robotę, kurczę, no jednak. Jest, o, taki okonek. Jak dorwać w porcie leszcza? Dropshot, robak, albo poczekać na wietrz jakiś spokojny, ciepłym dniu i wtedy spróbować go powierzchniowo złożyć na jakąś małą gumkę. Tak to działało w czerwcu, lipcu. Teraz dropshotem bardziej łowię. Troszkę silniejsze są wiatry, po wietrzu się pewnie uspokoi. Ale to konie jakoś teraz nie biorą, przeważnie się odpalają gdzieś po 19. Jakieś maluchy zawsze się wydłuby tutaj, bo jest ich sporo. Z rozmiarem jest słabo. No ale już flądra jeszcze jest, jakieś ewentualnie inne ryby czasami się mogą trafić. No dobra, ale trzymamy się tego leszcza. Jaka godzina najlepsza? No myślę, że teraz właśnie zacząć, albo od 18 do ciemnego spróbować. Duże są szanse. Wczoraj chyba jakiegoś małego leszczyka miałem 30+, ale były też bardzo nieciekawe wiatry wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam. To chyba północny zachód. Północne wiatry nie są fajne, bo one do wieczora raczej nie ustają, albo tylko delikatnie słabną. Nie są zbyt korzystne. Dzisiaj był wschód przez dłuższy czas, teraz się zamieniło na zachód. Też powinniśmy połowić na 3 wędki, to spokojnie coś tu powinno osiąść. Hyundai to jest wszystko namiętane. Tak to jest. Za mały ten port dla was dwóch. To niedługo się będzie musiało trochę więcej osób zmieścić w tym porcie. O, idą następni. Jarek to ma pecha, bo przed chwilą z Filipem się splątał. Rzucił pierwszy raz, tu jest jego wędeczka i tam siedzi. I co, masakra, nie? Kurde. A ty pływać umiesz? Ja nabiłem swojego konia na klikera. Hip, hip, hura. 3 jednostki Krzysztofa Plewki. Pozdrawiamy serdecznie oczywiście Krzyśka. No i to stoi. To stoi i się niszczy, bo jest zakaz z zadorszem pływania. Tam abstrahując od tego, czy ten dorsz jest, czy nie jest. Chore po prostu. Standardowe pytanie, bo wy to oglądacie na początku września. I tak prawdę mówiąc, bo my to nagrywamy pod koniec sierpnia. I pytanie takie, bo zupełnie nie wiemy. Może wy już wiecie. Będzie zakaz, czy nie? Zniesiony. Wiesz co, w ministerstwie nawet nie wiedzą. Podpytywałem właśnie przez Julka. Ta odpowiedź ministerstwa nie tak dawno była taka, że prace się jeszcze nie rozpoczęły. No właśnie, ja też słyszałem. No, więc prace się jeszcze nie rozpoczęły, no. Ale to są zdolni ludzie, myślę, że jak coś chcą uchwalić, to potrafią to uchwalić bardzo szybko, więc tak. Chyba z tym nie powinno być problemu. Zostało nam miesiąc właściwie równy, nie? No, no dokładnie. Jest, dokładnie tak, miesiąc. Przybliżamy się do łodzi. Przytulamy się, zobaczcie, do łodzi. Już bierze, widzicie? Są brania. Jest i siedzi okonek. Sprawdźmy jaki. Ale spoko, gorzej, że zeżarły nam wszystkie glizdy. Zobaczcie, ile ich tam musiało być. Wszystko zeżarły. Lecimy po nowe glizdy. Co byś opowiedział o tym porcie? Miasta. No bo trochę zwiedziłeś tych portów i tych miejscówek. Tam mamy pana, co właśnie szlifuje, więc muszę bliżej ciebie trochę stanąć. Opowiadaj. Fajnie, nie fajna miejscówka? Fajnie, no ale niczego dużego tutaj się nie złowi. No i leszcze wpadają jeszcze i flądry, nie? No flądry to... No dobra, no ale są, dobra. A inne miejscóweczki, ten port w Jastarni, pamiętasz? Jak w Jastarni było fajnie, tam dużo brało, ale nie wiem jak to teraz jest. No. Dużo miejscówek było w Gdańsku, jak się Gdańsk podoba. A tam sandacze małe brały. No. Tam było spoko też, bo bardzo dużo ludzi tam było. Morski full oczywiście, piwko bezalkoholowe. Nie będziemy tutaj popierać jakiegoś alkoholizmu, natomiast słuchajcie, jest taki myk, zobaczcie tutaj na dole, mamy 10% dolewki na hasło Morska TV. Chodzi o to, że jeżeli wy robiąc zakupy w wędkarskim.com, podacie hasło Morska TV, dostajecie, oj, żeż ochlapałem się, dostajecie 10% na wasze zakupy, a Filip dodatkowo
dostaje 2%. Filip, w tym roku co? No w tym roku Kowrotek. Kowrotek zarąbisty. Ufundowaliście Filipowi, a w zeszłym roku? Torba i przynęty, taka. Torba i przynęty, zobaczcie, czyli co można, czyli macie 10% zniżki, to jest maksymalna zniżka, jaką daje sklep wędkarski.com swoim klientom, a zobaczcie, a jeszcze młody ma dodatkowo jakieś gratisy, więc warto. Ja myślę, że warto. Nikt na tym nie jest stratny, oprócz sklepu. Wędka nieco krótsza, dosłownie, nie wiem, 3 cm, może 2, Conger Stito Air. I słuchajcie, nie mówcie nic, jest wyczuć, da się wyczuć nawet na 5-gramowym obciążeniu, łowiąc na dropshot, że jest sztywniejsza. Ta sama końcóweczka naprawdę robiła tą robotę, że to tak było takie bardzo mięciutkie, natomiast teraz jest sztywniejsza ta wędka. Ja się zastanawiam, żeby może tą samą końcóweczkę jakoś przerobić. Ale na razie nie, na razie będę jeszcze łowić. Natomiast wędka, tak jak jest opisana w oryginale, zobaczcie, że jest 0,6 gramów do 7. Myślę, że w tym momencie to 0,6 to już możemy sobie podarować. Myślę, że to tak od 2 gramów gdzieś, nie? I łowienie białorybu odpada w tym momencie, bo no jest sztywniejsza, po prostu jest sztywniejsza. No ale to tak jak widzieliście, jak mówiłem wam parę razy, to moja była wina. Ja pierniczę. A nie myślałem, że tak ślisko będzie. Nie, jest po prostu tak ślisko. Co, masz? A ja się prawie przewróciłem, a Filip kolejnego konia złapał. Proszę bardzo, ciach. Co, szczęście się przyniosłem, mówisz? Tak. A tata się przewrócił. Słuchajcie, dobrze, że tam jest ta deska, nie? Ale bym poleciał. Nagrał pan? No oczywiście, wszystko się nagrało. Co, idziesz do mnie? Tak. Tylko uważaj, wiesz co, ja nie myślałem, że to takie żółte jest takie śliskie, wiesz? No. Zamiast kawy. Tak. No masz konia, no. Który? Piąty. Piąty. Kurna, przeskoczył mnie. No dobra, strat chyba nie ma. Podbierak się wyczepił, ale jest okej. Okay. Dobrze, że ta deska jest. Jest, coś się dzieje. No to pimpek jakiś znowu. Pimpek, tak jest. No takich okoni jemy się tutaj jest na potęgę, co? Tak, jest bardzo dużo. Szczególnie w takich miejscach ze spokojniejszą wodą. Gdzieś między kutrami a nabrzeżem, łodziami a nabrzeżem. Mhm. Przy jachtowym, przy wszelkiej maści takich właśnie, jak to nazwać? Takich pływających. W slipach czy coś takiego. Tak, poczekaj, póki nie masz no. Nic na wędce, bo tak, ja mam tego Conger Stito Air, ty ja też. Tak samo. I teraz ja na debacie, wczoraj na debacie, myśmy go naprawiali, wiesz, bo zmuszony byłeś do skurczenia. Tak jest. Bo widać nawet no właśnie, bo zobaczcie, mam krótszy, tutaj tą sekcję ostatnio mam troszeczkę krótszą, a ty masz co, nówkę sekcję? Tak, ja mam nówkę sekcję. Czy generalnie tą wędkę dwa razy łamałem, za aha. Pierwszym razem no, z własnego błędu trochę głupoty. Tyle, zobaczcie. Za drugim razem, no to dziwne było, bo windowałem rybę o konia, która tam nawet nie miała, okoń nawet nie ma 25 cm, jakoś dziwnie trzasnęła. Mhm. No i w tej chwili mam tą standardową, czyli tubularka, ale mam też przerobioną na wklejkę po prostu. To wklejka jakaś miękka, rozumiem pewnie, taka bardziej pokazująca branie. Co? Czy ja wiem? Bardzo podobnie, natomiast chyba wolę jednak tą oryginalną łowić. Mhm. Aczkolwiek gdybym widział tą wędkę z wklejką, ona jest tak zrobiona, że nie powiedziałbym, że to jest jakaś przeróbka czyjaś. Mhm, dobra. Jest bardzo dobrze zrobiona. Tak jak widzieliście, ja mam tą wędkę krótszą, bo ja wiem, o 2 cm. Myślisz, jest to do wyczucia? No trochę inna praca będzie wędki. Szybsza nie? Będzie, tak, nie? Tak, zdecydowanie. Ale myślisz, że na takim ultralajcie to jesteśmy w stanie wyczuć? Chyba białoryb ewentualnie, czy czoburaszki tak, delikatne, tak, to tak, wtedy tak, ewentualnie, tak, nie? Tak, no. Tutaj pod dropa, czy pod właśnie opad, chyba nie powinno być problemu. No będzie inna praca, to wiadomo, nie zawsze. W takim skróceniu. No natomiast dobra. No to jest wędka, która już trochę więcej kasy kosztuje niż tam parę lat temu, jak kupowaliśmy. No i za drugi skład też sobie dosyć dużo liczą, bo ja płaciłem chyba coś około 320-340 tak, 300 złotych, słyszałem o tym, no. Myślałem tubisik jakiś. Dużo tego jest, właśnie w tym miejscu coś tutaj leży. Kolejny fragment tutaj wyłowiłem. Czasami ale tutaj jest coś takiego, co wyłapuje, zobacz, ale chyba nie działa. Jest tak? Ten koszar, ten chyba działać, nie wiem czemu się nie uruchomił, czy nie uruchamiałem go specjalnie. Wtyczka jest sezonowa. No wtyczka jest, tak.
uwaga, zakaz wejścia osobom nieupoważnionym. Filip, chyba my jesteśmy nieupoważnieni. Jesteśmy nieupoważnieni. Zdecydowanie, nie? No dobra, wcześniej tego nie było. No tam faktycznie żeśmy mogli włazić, nie? Ale chyba z racji na to, że jest full czasowiczów, to teraz jest taka, tak się porobiło, nie inaczej, ale tu jest też dobre miejsce. Tam jest fajne miejsce, no filmacie teraz u góry, tam sobie zobaczcie, jak ktoś chce flunderki zobaczyć, jak się wyhacza w porcie we Władku, to tam jest naprawdę bardzo fajne miejsce. Chyba jakiś dołek był, ale to było, wiecie, rok temu, a to już dawno nieprawda, nie? Cały czas ktoś podchodzi i się pyta, co my tu robimy. Atrakcja turystyczna normalnie, słuchajcie. No o to chodzi, zawsze jakaś edukacja, nie? A Filip przed chwilą miał fajne branie, ale niestety... Niestety się nie zacięło, kurde, ale było mocne. Żarłoczny okoń, ty, ale już taki fajny, co? No tak. Ile mógł mieć? Mało. Kurde, nie mam miarki. Akurat odczepiłem miarę, dobra, ale mało, nie? Wypuszczamy. No tak, jak wszystko. Pokaż, jak plupsnie fajnie. Wypuszczamy jak wszystko. Tam chyba dwa razy większy. Trening przed Władkowym portowym sandaczem, nie, skinningiem. Dno ustawiłem na mniej więcej 30 cm, bo jak to Filip mówi, flądra to wyżej dna niż 30 cm się nie podnosi. Tak? Powiedziałeś tak? Tak, tak, powiedziałem. Tak. Natomiast słuchajcie, nie, to nieprawda. Mamy nagrania z kamerki podwodnej, jak trollingujemy w okolicach Rozewia, gdzie flądra gania za naszym woblerkiem, gdzieś tak, nie wiem, 3 metry nad dnem, nie? I tak potrafi długo za nim lecieć. Ja pierniczę następny. Teraz pójdę i w to same miejsce zarzucę i będzie trzeci. No, ty, ale masz klikera? Mam. To klikaj, zobaczymy, kto więcej złowi. Ja łowię na glizdę, a Filip, zobaczcie, na gumę. I no, glizda przegrywa na razie. Będę klikał co 5, żeby dać ci porę. Jaki skubany, kurwa. Nie, bez komentarza, kochani, bez komentarza, nie? Idziemy na morskiego fula chyba, nie? Bo to ta dzisiejsza młodzież, nie? Jeszcze raz Zosia odpowiada. Cześć Zosia, na 14, jo? Jesteś? Jo, jestem, jestem. To chyba ostatni weekend, co? Nie, ja się do 15 września pośmigam jeszcze. Mniej więcej, ale zawsze jest okej, nie? Piotra, kolegę z Łodzi. Adam, tak. Łodzi. Adama z Łodzi, wędkarza też. I co tutaj na wczasach? No wiesz co, 7 roku życia. Ja biernicze. I dzięki takim ludziom w tym Władysławowie są jeszcze ludzie. W tym roku pogodę trafiłeś. No powiedzmy pół na pół, tak? Pół na pół. Czyli jestem drugi tydzień, no i było troszkę, było deszczowo. To byłem na grzybach, też się udało. Potem były dwa leszcze z plaży. O. No i jak teraz wyszło słońce, no to przyszedłem za okoni. I dzisiaj było kilka okoni, tutaj było flonderka, a weszły też nawet śledzie na główkę, także są tam, jest pełna obsada. Także dzisiaj jest fajny dzień. To trzeba się kajaczkiem wybrać, a ja kajaczkiem jutro płynę na przekop Mierzei Wiślanej, więc się pewnie dużo nie uda. W drugie miejsce. No, no znaczy się wiesz, chcemy spróbować, jak to jest. No dobra, słuchaj, jesteś przyjezdny i jak ty widzisz ten port we Warszawie? Ciekawy, jeżeli chodzi o wędkowanie, czy taki wiesz? Jest to ciekawy jest, dlatego że bo możesz sobie i na grunt połapać i można przyjść sobie na wieczór, bo jest oświetlone. Jak jest lato, jest ciepłe noce, sam wiatr ustanie, więc jest się przyjemnie. W ciągu dnia można też sobie powędkować, o każdej porze. No trzeba poznać go, tak? Troszkę. To nie jest tak, że przyjdziesz, zwrócisz wędkę, od razu też są jakieś efekty. Są dni, że wracasz na zero, a są dni, że wychodzi słoneczko, wiatrak jest fajny i można za okoniem małym się pobawić. Jest flądra, także no myślę, że ciekawy. No, z roku na rok jest inaczej. Ja się uczę. Uczę się tego portu. Czwarty raz tu wędkuję, tak naprawdę czwarty rok. A już zobacz, dropshocik taki ładny. Dropshocik, tak. Te naturalne. Wiesz, i jak sam efekt, lubię na to, no. A ja mówię na glizdę. Glizda jest dobrym tutaj materiałem, bo większy się trafi, tak? A ja znowuż nie jestem wybredny dla sportu, bardziej wakacyjnie. No ja chcę leszcza, chcę leszcza. Wędeczka Jacksonic, jakiś ultralightik? Tak, ultralight 1,7 gram. Tak, i budżetowe było, kupiłem, żeby spróbować i z tym zostałem. Sadono jakiś taki płótka, szpulka i... W miarę szybki kij widzę. Tak, on jest w miarę szybki. To jest taki budżetówka, jest super letni, ale... Ja złamałem swój ostatnio, jest góra robiona i jest jeszcze szybszy niż była, już był szybki. Pewnie małe oko, no ale walczy. Walczy ładnie. No ten już jest taki trochę większy. Ło, wszystkie glizdy mi pozeżerą.
Jest i to, jak idzie. Taki mały, ale wariat, ej. Ty, ej, wymiarowy. Filip, jest wymiar. Jest wymiar, jest. Woo! Mamy remis, nie? Ja mam 7, nie, on ma 6, to ja wygrywam. Zawsze. Od końca Filip na jakichś zawodach to było, że miał 40 koni, nie? Wszystkie tak, nie wymiary. Na portowym spinie. No, to żeśmy sobie kupili klikery, nie? No tak, to policzy, nie? No, on to liczył, nie? Ale ja wiesz, ja nie liczyłem. Se myślę po... Jest, jest! A, ma! Skubany! 7 ryba! 7-7, ej. Zjadłem wszystko do dżownika. Ej, ale ty byś się czasem dał mi wygrać, nie? Nie, myślałem, że urwiesz. Myślałem, że złamiesz wędkę, nie? Już dwa razy łamałem ją, naprawdę wystarczy. Dobra, Filip, kończymy, bo komary zaczynają gryźć. Pokaż klikera. Oficjalnie. Ja mam 7. 7. 7. 7 do 7. No i tak żeśmy chyba skończyli w tym porcie łowić. Teraz będziemy się widzieć na zawodach. Dajcie łapkę w górę, koniecznie napiszcie w komentarzu, czy wejdzie ten zakaz sportowy, czy nie. No i zaczynamy oczywiście nową serię. 5. sezon z Morska TV. Jarek już ma dosyć Morskiej TV. Nie mam dosyć. To jest jak seria na Netflixie, nie? No tak. Trzymajcie się, cześć.